Narodziny świadomości. Polska droga do rolnictwa naturalnego. W dobie lotów wahadłowców, statków kosmicznych, podboju kosmosu i przygotowań do podróży międzyplanetarnych, człowiek stał się zbyt zadufany i zuchwały. Wiara w postęp cywilizacyjny, połączona z nieustanną pogonią za zyskiem, bez względu na cenę, doprowadziły nas do paradoksu. Zauroczeni rozwojem techniki i źle rozumianym postępem technicznym, zaczęliśmy poprawiać naturę, która radziła sobie sama od kilku miliardów lat i ze zdziwieniem kontestujemy postępujące spustoszenia i degradację środowiska. Uwierzyliśmy, że chemia jest panaceum na wszystkie problemy i doprowadziliśmy do katastrofalnego stanu środowiska, z uporem lecząc skutki i zapominając o przyczynach. Zmiany klimatyczne, klęski żywiołowe, choroby cywilizacyjne, zakwaszenie i wyjałowienie gleby to narastające symptomy zbliżającej się katastrofy. Najwyższa pora, aby się przebudzić i bić na alarm, a także zmienić sposób myślenia i ponownie nabrać szacunku do natury, sięgając do niezawodnych źródeł, jakimi są prawa przyrody z życiodajną bioróżnorodnością. Kiedy Stanisław Kolbusz, chłop z krwi i kości, absolwent SGGW, po raz pierwszy sięgnął po książkę profesora Teurohigi Rewolucja w ochronie naszej planety, znalazł się w sytuacji osoby doznającej olśnienia. Zrozumiał, że pożyteczne mikroorganizmy mają szansę stać się lekiem na postępującą chorobę Matki Ziemi, że mogą, czego sam doświadczył, poprawić zdrowie i jakość życia człowieka. Z dnia na dzień, szukając przykładów we własnym otoczeniu, zaczął szukać sojuszników gotowych popularyzować ideę i wiedzę o pożytecznych mikroorganizmach, praktykować ją na co dzień w oparciu o gromadzone doświadczenia z pól, sadów, ogrodów i chowu zwierząt. Nie było łatwo przełamać schematyczne przekonanie, że jedyną terapią na jakość plonów i różnorodność gleby jest coraz to intensywniejsze nawożenie. Zwolenników poszukiwał wśród kolegów ze studiów, dodatkowo połączonych wielopokoleniową pasją wspólnej przygody w ludowym zespole artystycznym Promni. Te przyjaźnie i więzi przetrwały próbę czasu i kontynuowane są po dziś dzień. Do Staszka dołączył kolega z zespołu, niepokorny jak zawsze Sławomir Gacka, który w LOT stał się ambasadorem idei, a zarazem niestrudzonym nauczycielem. Trudność polegała na tym, że obaj musieli się sami wciąż uczyć, a zarazem edukować innych, przekonywać, namawiać i dowodzić słuszności teorii, wobec której część świata naukowego zachowywała dystans wynikający niekiedy z dyletanctwa. Rozpoczęła się żmudna droga, poczynając od Kwadrant Ekosystem, który zaczął pozyskiwać dla idei najbliższych i znajomych rolników. Kwadrant promował probioemy, wdrażał stosowanie probiotechnologii własną metodą w oczyszczaniu wód i gospodarce odpadami. Oparcie strategii rozwoju na rolnikach i ich rodzinach okazało się strzałem w dziesiątkę. System wielopoziomowej sprzedaży bezpośredniej, gdzie wyrób jest zarazem nośnikiem idei i przynosi szybki efekt. Weryfikacja skuteczności, konieczność stałego stosowania podnosiły ilość zamówień i powiększały krąg użytkowników. Setki godzin każdego miesiąca spędzone w drodze na liczne spotkania, prezentacje i konsultacje nie poszły na marne. Przyjęta strategia zaowocowała powstaniem Stowarzyszenia Ekosystem Dziedzictwo Natury, które podjęło skuteczny trud pozyskania zwolenników naturalnych technologii mikrobiologicznych, wciągając do gry coraz to liczniejsze kręgi świata nauki i polityki rolnej. Rośnie grupa świadomych sojuszników. Ideą zaczęły się interesować obojętne dotąd media. Krajowe Centrum Mikroorganizmów i Regionalne Centra Mikroorganizmów RCM stały się naturalnym współzałożycielem stowarzyszenia. Prowadzą promocje, porady, konsultacje oraz sprzedaż probioemów. Część z nich posiada sublicencję Probiotics Polska na wytwarzanie ściśle określonych wyrobów opartych na kulturach matecznych SCD Probiotics. Bowiem kolejnym etapem w dążeniu do celu była i jest współpraca z SCD Probiotics. Jej założyciel i prezes Matthew Wood, uczeń legendarnego Teurohigi, energicznie propaguje swoją ideę. Natura stanowi wzorzec dla zrównoważonego świata. Matthew Wood stał się charyzmatycznym, ale zarazem entuzjastycznym i mającym pełne zaufanie partnerem handlowym oraz naukowym.
W grudniu 2009 roku powstał Probiotics Polska, który nie tylko promuje, wytwarza i wdraża probioemy do powszechnego użytku w Polsce. Realizuje również specjalną procedurę strzegącą jakość wytwarzanych probioemów i odpowiada za ich certyfikację. To strażnik jakości. Logistyką i dystrybucją zajmuje się BioWorld, spółka z o.o., wyłączny handlowiec z ramienia Probiotics Polska oraz regionalnych centrów mikroorganizmów. Promuje i sprzedaje wyroby oraz usługi składające się na naturalną probiotechnologię. Logicznym krokiem stało się więc w ramach projektu unijnego wybudowanie wytwórni probiotyków w Bratuszynie. To pierwsza w Polsce i zarazem trzecia na świecie tego typu wytwórnia na bazie kultur matecznych autorstwa Matthew Wooda. Nowoczesne urządzenia, fermentownie, baza laboratoryjna wyposażona w najnowszy sprzęt i aparaturę badawczą, profesjonalne magazyny, rozlewnie i linie do konfekcjonowania. Całość wyposażona w autorski, unikatowy system rozprowadzania i podtrzymywania ciepła opracowany przez doktora Bogusława Górskiego, a oparty nie tylko o innowacyjne rozwiązania, ale też pozyskujący energię słoneczną poprzez panele solarowe. W myśl hasła ruchu, czerpiąc z potencjału natury, przywracamy zdrowie człowiekowi i ziemi. Kilkaset osób obecnych na ceremonii otwarcia, obecność licznych mediów i gości ze świata nauki oraz polityki świadczą o tym, że zainteresowanie pożytecznymi mikroorganizmami wykracza już daleko poza sferę poszukiwań grupki pasjonatów. To także małe święto tych wszystkich, którzy z uporem i determinacją wyruszyli tą słuszną, ale jakże trudną drogą. Ten swoisty marsz ku naturze wsparli również i inni. 28 listopada 2013 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej na krakowskim Przedmieściu odbyło się walne założycielskie zebranie Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych, które zgromadziło delegatów ze 140 przedsiębiorstw z całej Polski. Tak wygląda dotychczasowa historia narodzin świadomości i polskiej drogi do rolnictwa naturalnego. Dodajmy, że tuż za Miedzą w Turku kończy się budowa Instytutu Technologii Mikrobiologicznych, którego otwarcie planuje się w przyszłym roku. Wśród naukowców pochylających się nad praktycznym korzystaniem przez człowieka z narzędzi biologicznych, niemodyfikowanych genetycznie kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, ich enzymów, metabolitów oraz innych komponentów naturalnego pochodzenia, zapewne znajdą się stypendyści Probiotics Polska. Ten instytut jest dla nas szczególnie ważny, dlatego że będzie stanowił wsparcie i zaplecze badawczo-rozwojowe całej naszej grupy producenckiej, zarówno w zakresie takiej codziennej, rutynowej analityki służącej kontroli jakości, dbałości o wysoką jakość i powtarzalność naszych produktów, jak i opracowania nowych produktów i wszelkiego rodzaju wdrożeń technologicznych, którymi zajmujemy się w związku z rozwojem naszej działalności, z ewolucją naszych produktów. Będzie on bardzo nowocześnie wyposażony, podzielony na kilka pracowni, właśnie na część, tak jak wspomniałem, która będzie służyła typowym, codziennym badaniom przemysłowym, jak i część taką typowo badawczo-rozwojową, służącą tym pracom innowacyjnym. I w ramach tych laboratoriów będą tam laboratoria mikrobiologiczne oraz analityki fizyko-chemicznej wyposażone w bardzo nowoczesną aparaturę. Bo taki program też istnieje. Podobnie jak nadzieja, że niespełna 30 tysięcy gospodarstw stosujących probiotyki dziś zamieni się jutro w wielki, gigantyczny ruch społeczno-gospodarczy przywracający naturze należne jej miejsce na ziemi.